To obszerna, licząca ponad 700 stron publikacja stanowiąca wiedzy o ludziach, którzy pozostawili trwały ślad swego istnienia w 300-letniej historii Suwałk. Pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni, Tom Słownika, zawierającego biogramy 459 osób jest już dostępny na rynku. Znalazły się tu jednak te osoby najbardziej charakterystyczne, najbardziej zasłażone, takie jak Maria Konopnicka, jak Alfred Juszkowalski, jak Andrzej Wajda, jak już po śmierci Andrzej Strumiło i wiele takich osób. Natomiast także nie znalazło się wiele osób, które może w pierwszej kolejności powinny być. Często zdarzało się, że był kłopot. Pod dotarciem do archiwaliów jakiś, a okres mieliśmy bardzo niesprzyjający temu procesowi. W związku z tym często zdarzyło się, że ta pierwotna lista była troszkę inna, a potem okazało się, że pewne biogramy nie mogły być w tym czasie zrealizowane, doszły nowe, także, ona była dość płynna i nie było jakiegoś takiego zdecydowanego klucza. Kluczem podstawowym do tego, żeby ktoś znalazł się w słowniku, to było słowałki jako miejsce urodzenia. Albo suwałki jako miejsce pracy i działalności z korzyścią dla tego miasta. I to były te dwa podstawowe kryteria. Po raz pierwszy idea opracowania i wydania tego rodzaju publikacji pojawiła się jeszcze w minionym stuleciu. Na przełomie XX i XXI wieku światło dzienne ujrzała publikacja złożona z kilku niewielkich książeczek, zawierających zaledwie 125 suwalskich biografii. W 2017 roku, w obliczu nadchodzącego jubileuszu 300-lecia nadania suwałkom praw miejskich, Pomysł powrócił. Inicjatywa wyszła z, krągu, z kręgu historyków czy regionalistów skupionych wokół augustowsko suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Pan prezes dr Maciej Ambrosiewicz zwrócił się do władz miasta z propozycją opracowania takiego słownika. I władze miasta dość szybko tą inicjatywę podjęły. Realizacją właśnie uwieńczoną sukcesem zajęło się Suwalskie Muzeum Okręgowe. Zawartość słownika to prawdziwa kopalnia rzetelnej wiedzy o ludziach związanych z naszym miastem. Jej zgromadzenie stanowiło ogromne wyzwanie. Okazało się, że liczba potencjalnych bohaterów tego słownika, czyli osób, które mogą tam się znaleźć, cały czas nam rośnie i tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest liczba około. 800, nawet więcej niż 800 osób. Przypomnę, że w słowniku znalazło się 459 biogramów, bo na tyle było nas stać finansowo i organizacyjnie, bo napisanie każdego i zredagowanie każdego z biogramów pociąga za sobą oczywiście te kwestie także finansowe. W związku z tym po drodze pojawiła się koncepcja trzytomowego słownika. Na dzisiaj mamy pierwszy tom, i z nadzieją, że w jakiejś niezbyt odległej przyszłości Powstanie też tom drugi, bo te około 400 osób, które się nie znalazły, a które kwalifikują się według kryteriów przez nas opracowanych do tego, żeby się w znaleźć, czeka na to, żeby i wtedy będziemy mieli tak na, na teraz pełną listę zasłużonych osób dla naszego miasta. Muzeum Okręgowe, któremu powierzono wydanie słownika, powołało zespół specjalistów, których zadaniem było odnalezienie, zgromadzenie, zweryfikowanie i opracowanie biogramów. Po pierwsze to autorzy i to byli autorzy właśnie historycy zajmujący się albo historią regionalną, albo historią szerszą, historią powiedzmy polski czy historią Europy, ponieważ w słowniku znalazły się też takie osoby, które powiedzmy w Suwałkach były urodzone, całe życie działały gdzieś tam poza Suwałkami, w związku z tym nie zawsze tylko regionaliści mogli te biogramy pisać, także to było 33 osoby. Natomiast w tym samym zestawie zespole pracującym nad Słownikiem, no, redaktor naczelny, pan Andrzej Matusiewicz, osoba, której dla znawców historii i dla, tych, dla mieszkańców Suwach rekomendować nie trzeba, bo wybitny znawca, zresztą autor największej ilości biogramów także z drugiej strony. Redaktor prowadzący, pani Małgorzata Pawłowska. Wspominałem o biografiach suwalskich, która była matką tamtego wydawnictwa i prowadziła przez wiele lat. I redaktor ten techniczny, pan Zbigniew Fałtynowicz, też bardzo znany i, i zasłużony dla e, działalności wydawniczej, e, e, dla edycji bardzo wielu, wielu ważnych dla e, miasta i regionu e, książek. Także to był ten trzon tego zespołu. Do tego dochodziło kolegium redakcyjne, którego przewodniczącym był, mający silne związki z naszym miastem, pan profesor Budrewicz z Krakowa i gronę osób, też historyków, regionalistów, którzy doradzali i których zadaniem było jakby zatwierdzanie do druku kolejnych partii biogramów już po, po ich ostatecznym napisaniu. Także, także tak naprawdę Całe grono osób związanych ze słownikiem, łącznie z autorami, to grono dość liczne, bo liczące sobie blisko 50 osób. Natomiast to grono osób, które pracowało bezpośrednio już technicznie, merytorycznie i technicznie nad słownikiem, poza autorami, to jest grono zaledwie 4-5 osób. Stąd też między innymi dość długi, choć uważam, że jak na wydawnictwo wcale nie za długi, ale dość długi termin realizacji tego wydawnictwa. Twórcy wykonali tytaniczną pracę. Każdy, kto ten słownik weźmie do ręki i zechce z niego skorzystać, od uczniów, szkół, różnego szczebla, studentów, przewodników po mieście i regionie, regionalistów, po naukowców, Znajdzie tam coś dla siebie. Język słownika nie jest prosty, bo jest to język bardziej naukowy. Te biogramy były opracowywane i redagowane według pewnego schematu. Była cała lista. Oczekiwań danych, które w każdym biogramie być musiały, ale także lektura tego słownika nie będzie łatwa, ale z kolei wiedza w nich, w nich zawarta jest wiedzą pełną. Oczywiście tak jak każda wiedza, ona będzie podlegała weryfikacji i uzupełnieniu w kolejnych latach, bo będą dochodziły jakieś nieznane źródła, ale ta podstawowa wiedza na bazie dostępnych na dzisiaj źródeł jest największa i najlepsza. Do sprzedaży trafia teraz zaledwie tysiąc egzemplarzy tego dzieła. Lokalny samorząd stworzenie i wydanie publikacji wsparł kwotą 270 tysięcy złotych. Dzięki temu cena egzemplarza tego naukowego źródła wiedzy o ludziach, którzy pozostawili w historii naszego miasta swój czasem wybitny, a czasem niechlubny ślad to zaledwie 80 złotych. Kiedy zajrzy się do suwalskiego słownika biograficznego, w głowie pojawia się myśl, że trudno wskazać lepiej wydane pieniądze.